Raz na cztery lata przychodzi taki czas, kiedy rozliczamy polityków, kiedy spotykamy się z politykami i kiedy rozmawiamy z kandydatami na polityków. Właśnie przyszedł ten czas i rozpoczynamy prezentację, a może nawet debaty kandydatów w wyborach parlamentarnych 2023. Przez całe dwa tygodnie będziemy rozmawiać na tematy polityczne, na tematy lokalne, będziemy rozmawiać z różnymi przedstawicielami różnych partii. No i zaczynamy właśnie dziś. Na sam początek prawica i lewica. Dariusz Cezary Dracewicz, Nowa Lewica. Witam gorąco. Witam serdecznie Państwa i słuchaczy. No i Piotr Cezary Lisiecki, Konfederacja Wolność i Niezawisłość. Niepodległość. Niepodległość, dokładnie. Witam gorąco. Rzecznie. A dwóch Wojtków za mikrofonami: Wojtek Kraszewski. I Wojtek Mierzwiński. Dzień dobry Państwu. No, i zaczynamy. Tradycją naszych spotkań jest to, że y, rozmawiamy na tematy różne, ale na początek nasi goście się przedstawiają. Panowie, jesteście znani w naszym regionie, ale jednak po minucie wam dam na zaprezentowanie swojej osoby. No, i y, zaczynamy może alfabetycznie. Pan Cezary Dracewicz, Nowa Lewica. Proszę bardzo, minuta dla pana. Po pierwsze Dariusz Cezary-Dracewicz. Dariusz Cezary-Dracewicz. Cóż mogę powiedzieć o sobie? Jestem mieszkańcem Ełku, mam 54 lata. Od kilkudziesięciu lat jestem związany z Lewicą. Wcześniej z SLD, teraz z Nową Lewicą. Pracuję na rzecz samorządu, pracuję w samorządzie. Jestem rzecznikiem konsumentów w naszym mieście i całym powiecie. Obsługuję w tej chwili ponad 150 tysięcy ludzi. Pomagam prawnie. Cieszę się, cieszę się z tego, że mam dwóch dorosłych synów. Właśnie dzisiaj jeden z nich, młodszy, będzie rozpoczynał naukę w Gdyni, na wyższej szkole. W związku z powyższym, chciałbym tylko mu życzyć, życzyć przy okazji tego wszystkiego najlepszego, żeby mu naprawdę w życiu się powiodło. A tak o mnie, cóż mogę powiedzieć? Jestem cały czas związany z miastem, radny trzech kadencji w Radzie Miasta Ełku. I muszę przerwać. Minuta minęła, tak jak słyszymy. Ale no, dowiedzieliśmy się kilku słów właśnie na temat pana Dariusza Cezarego Dracewicza. Kolejna osoba, która się zaprezentuje, to Piotr Cezary Lisiecki, Konfederacja. Tak w skrócie powiem. Proszę bardzo, minuta dla pana. Piotr Cezary Lisiecki, urodzony i do dziś żyjący w Olsztynie. Jestem prywatnym przedsiębiorcą. Pracuję w wydawnictwie obsługującym branżę rolną. Specjalizujemy się w szczególności w pomocy dla hodowców, producentów drobiu i wszystkiego, co wokół tego jest związane. Od zawsze mam poglądy wolnościowe i konserwatywne. Dlatego od 30 lat jestem związany z Ruchem Wolnościowym, Konserwatywnym, wcześniej UPR Janusza Korwina-Mikkego, a dziś, a dziś Ruch Narodowy Konfederacja. Jestem jedynką na liście w okręgu 35. Dziękuję bardzo za tę prezentację. To był pan Dariusz Cezary, przepraszam Piotr Cezary Lisiecki, a teraz przejdźmy może do zadawania pytań. No i sami będziemy teraz panów przepytywać. Na początek ja sobie pozwolę zadać pytanie i to będzie wyglądało tak mniej więcej, że będę pytał każdego z panów. Dla każdego z panów jest inne pytanie. Zacznijmy może od konfederacji. I od kolorów Konfederacji, bo to mnie interesuje bardzo i zapewne naszych słuchaczy też. Do jakiego koloru panu i partii Konfederacja bliżej? Lewica to wiadomo, zawsze czerwony kolor, a Konfederacja? Błękitny. Błękitny, nie brunatny? O, cóż to za skojarzenie. No tak się kojarzy, tak się mówi właśnie. Koalicja i Konfederacja, kolor brunatny. Nigdy bardzo narodowe, wzią. bardzo y, radykalne spojrzenie. Radykalne Dlaczego spojrzenie, błękitne? Ale, ale nigdy brunatne. W naszym środowisku zawsze dominowało biało-czerwone. Zawsze uważaliśmy, że po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. A ponieważ nigdy w historii Polski nikt nie nosił brunatnych barw, koszul, strojów, może poza wojskiem w kamuflażu. kamuflażu wojennym, to uważam to skojarzenie za dalece, dalece odległe. To może jeszcze powiedzmy, dlaczego błękitny? Kojarzy się ze spokojem i z opanowaniem i z konserwatyzmem. Konfederacja spokojna, opanowana, konserwatywna. Przejdźmy może do lewicy, druga strona wizerunku politycznego. Panie Dariuszu, żyjemy w kraju, w którym partia rządząca, partia kojarząca się z prawicą, bardzo mocno i bardzo mocno wspiera, właśnie duży socjal się odbywa. 500, plus, 800, plus, dobry start, 13, 14 emerytura. To wszystko lewicowe takie działania związane. Czy jest w takim wypadku miejsce na lewice w naszym systemie parlamentarnym i w naszej polityce? Ja się bardzo cieszę, że większość postulatów naszych realizuje partia PiS. Natomiast jeżeli chodzi o kolory, oczywiście zawsze jestem związany z tą partią, kolorem czerwonym, tak jak każdy ma serce w kolorze czerwonym. Nie no ja nie zawsze, o jest, kolory jest, nie pytałem, za, tylko o miejsce zawsze, lewicy. Zawsze po lewej stronie. Miejsce lewicy zawsze jest z mieszkańcami, z ludźmi, którzy mają gorszą sytuację materialną, w którym trzeba wspierać ludzi, którzy są chorzy, którzy nie potrafią zaradzić sobie w tym dzisiejszym świecie. Gdzie rządzi bezwzględny kapitalizm. Dlatego też nasze ugrupowanie Nowa Lewica zawsze będzie szła z ludźmi, a nie przeciwko nim. Ale jeżeli już PiS realizuje te wszystkie poglądy, to po co wy jesteście? Jesteśmy, można powiedzieć, że jesteśmy wielką rodziną. Nigdy nie byłem za tym, żeby skłócać ludzi, a żeby łączyć. I ja nie odżegnuję się od niczego, od, od żadnej partii. Jeżeli wspólnie można by było działać na rzecz mieszkańców. Nie widzę tutaj żadnych przeszkód. Teraz ja mam pytanie do pana Piotra Lisieckiego. Panie Piotrze, skąd tyle wakatów w komendach powiatowych policji w regionie? Bo ich jest tutaj na Warmi Mazurach tych wakatów około 300 i pana zdaniem jest na to jakaś recepta? Najpierw może, żeby dobrze zdiagnozować, jaka, jaka jest przyczyna problemu i jaka jest na to recepta? Akurat jestem w branży może inaczej, w tematyce dosyć dobrze zorientowany ale z ostrożności procesowej, zwłaszcza, że szybkie procesy w trybie wyborczym, powiem tak, duża wina, duża jest tu wina naczelnika Komendy Wojewódzkiej, generała Klimczyka. To jest, że tak powiem, hamulcowy rozwoju policji w województwie. Człowiek, który właściwie już mógłby przejść na generalską emeryturę, i jak mówią złośliwi, wypowiedzenie ma już w szufladzie i tylko czeka na moment, w którym wypełni datę złożenia wypowiedzenia. Skupił się jedynie na działaniach pozornych, takich jak przecinanie wstęg, otwieranie wyremontowanych posterunków. Nie ma pracy nad strukturami, nie ma pracy operacyjnej. No myślę, że to dlatego właśnie, że hamulcowym tego jest naczelnik generał Klimczyk. No to mamy, według pana, diagnozę, receptę? Zmiana, zmiana komendanta wojewódzkiego. Rozumiem. Teraz pytanie do pana Dariusza Dracywicza. Dlaczego młodzi ełczanie i uczanki od lat muszą jeździć do Suwałk albo do Łomży, żeby tam zdawać egzaminy na prawo jazdy, a nie mogą zrobić tego wełku? Fakt to jest duży, duże utrudnienie. Wszystkie ośrodki, które e, są na terenie e, Warmii i Mazur, jak też i Podlasia, są ulokowane w dawnych miastach wojewódzkich. Niestety Ełk nigdy takim miastem nie był, a więc był pozbawiony takiej możliwości. Miasta, tak jak Łąża, Suwałki, z racji tego, że przy transformacji podziału kraju na różne, na pomniejszenie województw tak, z 49 na 17, na 16, przepraszam, doprowadziło do tego, że te środki tam, które były, są. Koszt budowy takiego ośrodka to są ogromne pieniądze, natomiast miejsce wełku oczywiście jest. Natomiast nikomu z polityków nie udało się przeforsować, by taki ośrodek Wełku został stworzony, i niestety do dnia dzisiejszego musimy jeździć albo do Słowak, bądź też Łomży. To dobrze? Nie, nie jest to dobrze, bo to związane są z utrudnieniami dla każdej osoby, która zdaje. Natomiast na tą chwilę wydaje mi się, że nie ma dobrej woli, by taki ośrodek Wełku powstał. A Pana zdaniem, gdyby Pan się dostał do Sejmu, byłby Pan za tym, aby próbować to zmienić? A jeśli tak, to jak? Proszę Pana, Panie Dyrektorze, oczywiście każde miejsce pracy, bo to można powiedzieć, że to jest miejsce pracy dla kolejnych mieszkańców Ełku, jest mile widziane na terenie miasta. Jedyne wyjście w tej sytuacji to widzę lobbying, który oczywiście, jeżeli dostałbym się do Sejmu, to jest lobbying razem z innymi kandydatami, którzy się dostaną. I to jest bez znaczenia, czy to będzie lewica, czy też prawica. To tylko i wyłącznie. Naprawdę wspólne rozmowy mogą doprowadzić do tego, by utworzyć taki środek wełku? A widzi pan szansę, żeby coś takiego utworzyć? Że pana. Bo mówimy. Panie, panie redaktorze, e, dlaczego my o to pytaliśmy? Po, nigdy nie, nie można powiedzieć, że nie ma szansy. Jeżeli się nie próbuje, to takiej szansy nigdy nie będzie. Ale my na to czekamy już ile? 4, 5, 6 lat? Może w tym, tym razem się uda. Może się uda. Dobra, przejdźmy do kolejnego pytania. Mnie interesują teraz pensje nauczycieli. To pytanie właśnie do pana Piotra Cezarego Lisieckiego w nawiązaniu do jednego z szefów konfederacji Sławomir Mencel mówił o tym, że jeżeli chodzi o pensje nauczycieli, to w tym wypadku decyduje wolny rynek. No i umowa między dyrektorem a samym zainteresowanym nauczycielem. Może to być dwa tysiące, a może być i 60 tysięcy. Wszystko zależy na co strony się umówią. Czy faktycznie to by było dobre, jeżeli by w szkołach państwo nie ingerowało właśnie w to, ile nauczyciele zarabiają? Akurat mówimy tu o nauczycielach. Sprecyzujmy, w obecnym systemie nie decyduje wolny rynek. Obecnie tak, państwo reguluje zarobki. Nauczyciela i rozwiązania umów zbiorowych. Myślimy nad głębszą reformą szkolnictwa z zwiększonym udziałem szkół prywatnych, czy tak zwanych niepublicznych, gdzie rzeczywiście, gdzie rzeczywiście wolny rynek, czy może no umowa między stronami, decydowałaby, decydowałaby o wysokości wynagrodzenia nauczyciela. Wyobrażam to sobie w ten sposób, że jeśli szkoła prywatna ma bardzo dobre notowania, gwarantuje, a swoim absolwentom dostanie się na studia, to wtedy, nawet jeśli rodzice partycypowaliby w jakiejś części wczesnym, to byliby bardzo chętni te czesne pokrywać na wynagrodzenie nauczycieli, właśnie licząc na to, że ich dzieci będą miały dobry, lepszy start. W ja w tak trochę zawodowej. widzę taki amerykański właśnie system szkolnictwa, że, że pieniądze idą za szkołą, tak by za, za uczniem. uczniem. Tak widzicie właśnie, naukę tak, i jest szkolnictwo to część programu. Dokładnie. A jeżeli chodzi o służbę zdrowia, bo tu mówiliśmy o nauczycielach, a teraz jeszcze służba zdrowia, bo to podobnie chyba to wygląda, tak? Podobnie widzimy rozwiązanie problemu służby zdrowia. To znaczy tak, żeby pieniądze szły za pacjentem. No, i tak, żebyśmy uruchomili system konkurujących kas chorych, tak na przykład jak jest w Niemczech. Tu pozwolę sobie zauważyć, że w Ełku nie tylko nie ma możliwości zdania egzaminu na prawo jazdy, ale też przyjęcia do pogotowia dentystycznego w nocy. A tu pozwolę sobie kamyczek wrzucić, że, że to jednak jest w gestii władz lokalnych, żeby taki. Punkt pogotowia dentystycznego. No i finansowych jeszcze. To też musimy powiedzieć, bo to Ale jednak kosztuje. Jeżeli już jesteśmy Gamsko. przy temacie, to chciałbym jeszcze zapytać o kolejną grupę, którą finansuje państwo i których zarobki re, re, realizuje, jak gdyby państwo, to są urzędnicy. Jak, jak wygląda sytuacja konfederacji i pogląd konfederacji na zarobki urzędników? Ech. Tu też pieniądze idą za wykonaną pracę i umowa między szefem a pracownikiem, czy niekoniecznie? Tak wydaje się, że powinno być. Natomiast biurokracji jest w tej chwili w Polsce za dużo i raczej tendencja jest rosnąca. I bez poważnego przeformułowania między innymi szczebli samorządowych no trudno mówić w tej chwili o zmianach w wynagrodzeniu. Czyli mniej ja płacić? Przykład, już kończę. Ja na przykład uważam, że Uruchomiliśmy szczebel powiatowy, który w obecnym systemie rządzenia państwem, zwłaszcza w ciągu dwóch ostatnich kadencji, właściwie zupełnie nic nie ma do zrobienia, więc można byłoby ten szczebel powiatowy znieść. Oczywiście, albo zwiększyć jego uprawnienia. Jakoś państwem trzeba rządzić. Obecna tendencja jest taka, żeby centralizować, a zatem być może szczebel powiatowy jest nam niepotrzebny. Teraz pan Dariusz Cezary Dracewicz. Panie Dariuszu, jaką mamy gospodarkę leśną obecnie? racjonalną czy rabunkową. Panie redaktorze, ostatnio przechadzałem się po europejskich lasach w poszukiwaniu grzybów i zauważyłem mocne trzebienia tychże lasów. Również rozmawiałem z właścicielami tartaków i oni mówią, że niestety tak ceny drewna poszły do góry. Są przetargi i w związku z i, i większość drewna tak naprawdę wyjeżdża z kraju po to tylko, żeby finansować rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w Polsce. Od ostatniego, od, od, od kilku lat można zauważyć, że drogi przy, znaczy lasy przy drogach są nieruszane, ale w głąb już 200-300 metrów są, praktycznie ich nie ma. Są wycinane w pień, a nowe lasy, proszę Państwa, które mogłyby e, urosnąć tak, i Cieszyć o, oczy ludzi, no to niestety to jest kilkadziesiąt lat. Więc co należy tutaj zmienić? Przestań ciąć. Mniej ciąć, dokładnie, tak to wygląda. Chwila przerwy na odpoczynek. Państwo też sobie odpoczniecie od nas przy muzyce. No i wracamy mniej więcej za trzy minuty. Po krótkiej przerwie wracamy do debaty przedwyborczej w naszym studiu. Pan Dariusz Cezary Dracewicz, Nowa Lewica. Dzień dobry. I pan Piotr Cezary Lisiecki Konfederacja. Witam ponownie. I teraz pytanie do pana Piotra Cezarego Lisieckiego. W marcu minister edukacji Przemysław Czarnek przyznał, że uczniowie podstawówek za dużo czasu spędzają w szkołach. Pana zdaniem, z czego rezygnować, jeśli rezygnować, by mieli tego czasu wolnego więcej? Wydaje się, że ile czasu w szkole powinny spędzać dzieci, powinni decydować rodzice, a nie minister Czarnek. Chwilę wcześniej programy szkolne były doładowywane, dociążane. Potem mieliśmy pandemię i dzieci uczyły się z domów, więc przynajmniej nie miały WF-u. No a teraz, jak wróciły do szkół, to pan minister stwierdza, że są za długo w szkole. Nie, nie uważam, że dzieci są za dużo w szkole. A ja chciałem zapytać o taki przedmiot jak hit. Historia i teraźniejszość. Chyba nie pomyliłem nazwy przedmiotu coś takiego weszło w początkowym kształceniu licealnym. Dobry to pomysł? Pomysł dobry. Kontrowersje budzi podręcznik. No jest już kilka podręczników. No i tu również, tu również otwierałaby się rola dla rodziców dla rad rodziców. Ja pamiętam, jak moje dzieci były w gimnazjum w 2006-2007 rok, to wówczas Rada Rodziców akceptowała podręczniki do, do nauczania. Wtedy ministrem edukacji był złowrogi Roman Gierty. No to muszę powiedzieć, że. Ale pozwalał rodzicom wybierać podręczniki. Bardzo postępowe gimnazjum pana dzieci kończyły, bo ja sobie nie wyobrażam. Też mam dzieci właśnie w szkole podstawowej, w liceum. Tu nie ma dyskusji na temat podręczników. To nauczyciel wybiera. Bardzo źle. Zostańmy przy tematach związanych z dziećmi, panie Dariuszu. Specjaliści biją na alarm, bo dzieci i młodzież nie mają wystarczającej opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Rośnie liczba samobójstw. Jak ratować najmłodszych? Panie redaktorze, faktycznie po okresie tym pandemicznym, dzieci zostały zostawione jakby sami sobie, rodzice byli w pracy, a dzieci były, były same w domu. I niestety brak kontaktów międzyludzkich doprowadził do wycofania się wielu młodych ludzi, którzy nie potrafią się odnaleźć w normalnym świecie, w normalnej relacji koleżanka-kolega. Tak? Więc tutaj uważam, że jedynym wyjściem z tej sytuacji byłoby wzmocnienie tematów związanych z, z wdrożeniem do tego. Instytucji psychologa w szkole. Natomiast, oczywiście, to jest wszystko wiadome, że tych psychologów w ogóle praktycznie nie ma. A jak są, to trzeba ich czymś skusić. Skusić można tylko i wyłącznie finansowo. A tu się koło nam zamyka, i no jest z tym źle. Jest problem z psychologami. To jeżeli już poruszyliśmy temat właśnie pandemii i wychodzenia z tej pandemii. To Pytanie do przedstawiciela Konfederacji. Jak pan ocenia działania rządu, jeżeli chodzi o pandemię? No Mamy jeszcze świeżo w pamięci to, co się działo kilka, kilka lat temu, już. Tak chciałem powiedzieć kilka miesięcy, ale to już trochę czasu minęło. No jak, zdaliśmy yy, yy, egzamin z tego? To znaczy, nie my, rząd? Wydaje się, że nie. Rząd Polek w walce z epidemią. E, o, w naszym środowisku jest też wiele głosów, które w ogóle kwestionowały konieczność walki. Z pandemią. No To lockdownu. było kolejne pytanie. Mieliśmy tą pandemię, czy nie mieliśmy? No, ewidentnie mieliśmy stan prawny, w którym, w którym wprowadzano różne obostrzenia, lockdowny. Jak się dzisiaj dowiadujemy z raportów NIKU, niekoniecznie zgodnie z przepisami, zgodnie z konstytucją, ale nawet jeśli ktoś w pełni wierzył w tą, w tą histerię wokół epidemiologiczną, no to. To nawet on musi sobie postawić pytanie, jak to się stało, że Unia Europejska, która wówczas w momencie zakupów, czyli przed wyjściem Wielkiej Brytanii, przed Brexitem, miała 480 milionów mieszkańców, zakupiła od razu 1,5 miliarda dawek, dawek szczepionki. To daje do myślenia. Jako potężne fortuny powstały przy okazji tego zamieszania. Wydaje się, wydaje się że mnóstwo ludzi skorzystało na tym, żeby przy okazji tej histerii lub tylko zwykłej paniki zarobić. To w tym kierunku idzie, idzie myślenie właśnie pana, chodzi o biznes. Rozliczenie niepotrzebnych wydatków to jak najbardziej. Przejdźmy może do przedstawiciela lewicy, no i moje już chyba to będzie ostatnie pytanie, chociaż jeszcze mamy trochę czasu, ale chciałem zapytać o zaufanie do policji. Ostatnimi czasy, tak mi się wydaje, to jest moje osobiste zdanie, trochę naczerpnięte. Zaufanie do policji, likwidacja demonstracji, starcia z kobietami. Likwidacja demonstracji opozycji, a ostatnio no, też kilka miesięcy temu wystrzał w siedzibie głównej komendy. Jak można wierzyć? Obecnej policji, czy w ogóle można wierzyć, czy, czy jest szansa na powrót szacunku do munduru niebieskiego? Panie redaktorze, mundur zawsze powinien być szanowany. To jest na pewno pierwszy. Ja jestem zdania, że mundur to jest mundur. Natomiast wykonawcy nie zawsze identyfikują się. Z... Ale ci wykonawcy w tym mundurze chodzą. Wiem i ja na to żadnego wpływu nie mam. Natomiast wiem jeszcze jedną rzecz, że e, policjanci też muszą wykonywać rozkazy. Jest to służba mundurowa i z rozkazami się nie dyskutuje. Każdy obywatel widzi, co się w tej chwili dzieje. Ludzie starają się nagrywać policjantów w trakcie czy, czy wykonywania czynności służbowych. Jest dużo wątpliwości, natomiast jeszcze raz mówię, jest to służba, a powinni służyć społeczeństwu. To tylko moje zdanie. Wy, jako Lewica, będziecie mieli zaufanie do policji, jeżeli zmieni się władza? Nie Bo ci sami ludzie pozostaną jednak na stanowiskach kierujących przynajmniej przez kilka miesięcy. Jeszcze raz powiem. Zaufanie powinniśmy mieć do munduru. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Cezary Lisiecki. Pieniądze z KPO będą, Pana zdaniem, są potrzebne? To dwa różne pytania. Czy będą? Raczej nie będą. Czy są potrzebne? Moim zdaniem nie. Radzimy sobie bez tych środków. Jedyne, co w tej chwili osiągnęliśmy, to zadłużyliśmy się razem z resztą krajów unijnych, no bo przecież nie są to pieniądze za darmo. To jest wspólny dług unijny. Nie powinniśmy byli w to wchodzić. Powinniśmy rozgrywać politykę monetarną własnymi siłami. Tu między innymi nasz postulat, żeby zapisać ochronę gotówki do konstytucji. Jedna z, jedna z, jeden z naszych postulatów. No więc wracając, prawdopodobnie tych środków nie dostaniemy. Być może to nawet lepiej dla Polski dla Polaków, że nie uczestniczymy. W tym, w tym przedsięwzięciu, w tym zadłużaniu. Ja przypomnę, że jeden z wicepremierów po ogłoszeniu przez premiera sukcesu podpisania umów KPO, czy tego planu odbudowy, nazwał premiera Miękiszonem. To też, też o czymś to świadczy. Teraz pan Cezary Dracewicz. Panie Cezary, które dwie niespełnione obietnice? Obecnie rządzącej ekipy bolo najmocniej. Nie w zasadzie boli wszystko. To może skupmy się na tych lokalnych obietnicach, możemy? Przede wszystkim brak jest realizacji kręgosłupa w Armii Mazur, czyli drogi 16, 16, S16. Jednak dojazd do Olsztyna, zresztą pewnie kolega. Pełna zgoda. Jest tutaj, przyjechał z Olsztyna do Ełku, więc tutaj jest tragedia z dojazdem. I to jest przede wszystkim, jeżeli to zostanie zrobione i uczynione, na, naprawdę odetniemy. Odetniemy dużo, dużym, dużym płucem, będzie to bezpieczniejsze i tańsze w komunikacji z całym województwem. Pora już kończyć naszą rozmowę. Odetchniemy no, na pewno i czekamy na tę szesnastkę. A kończąc naszą rozmowę, no to jedno pytanie do obydwu panów. Chcieliśmy zapytać o ocenę tej kampanii. Jesteśmy już pomału na finiszu tego, co się działo przez e, tych kilka miesięcy zbliżających się do wyborów. Jak panowie oceniacie tę kampanię? E, b, b, b. Chodzą słuchy, że ta kampania jest jedną z bardziej drastycznych i jedną z bardziej takich Mocnych kampanii naszej wolnej Polski. Czy się z tym zgadzacie? Zacznijmy od Konfederacji. Znaczy, nie zgadzam się, żeby była jakaś bardzo drastyczna. No, jest pewna dynamika. Są wyciągane rów, różne tematy. No, jeszcze, jeszcze pewnie zostaną wyciągnięte. Mnie rzuca się w oczy gigantyczny budżet tej kampanii, zwłaszcza ze strony partii rządzącej. No, wszyscy Państwo w regionie szczególnie pewnie zwracacie uwagę na niezwykle liczną e, e, ekspozycję tych kandydatów partii rządzącej, którzy nie są z regionu. Właściwie wszędzie, wszędzie widzimy e, e, kandydatów na banerach właśnie tych przyjezdnych. E, to naprawdę aż strach otworzyć lodówkę, No Waszych żeby... banerów też się trochę pojawiło. No tak, ale jesteśmy, że tak powiem, zupełnie, zupełnie bez szansy w tym starciu. No, i zwracałbym też uwagę na to, że, że o formule kampanii decydują chyba bardziej niż, niż kiedykolwiek wcześniej badania socjologiczne, ankiety. To między innymi spowodowało, że kampania Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej zupełnie przewizerunkowała jeśli jest takie słowo, to go użyję. Platformę Obywatelską, obecnie kandydaci Platformy no, Możemy powiedzieć, że to taka nowoczesna kampania jest tak, na jechali, podstawie dokładnych badań. Wyglądają tak, jakby jechali na Marsz Niepodległości, I mają tylko białe, czerwone flagi, tylko białe, czerwone tło, e, żadnych flag unijnych, a nawet żadnych flag tęczowych. Pan Dariusz cezary Dracewicz, jak to wygląda z pana perspektywy? Z mojej perspektywy wygląda to tak, że ja tak naprawdę mam dość e, krzyków, dość nienawiści Dość wypominania, wyciągania brudów, prania sytuacji rodzinnych na forum publicznych. Mam dość, że rodziny są skłócone, nie potrafią usiąść przy jednym stole, nawet święta nie pomagają tym ludziom. Oni są po prostu tak znienawidzeni przez ten obóz władzy, tak zostaliśmy skłóceni między sobą, że ty, mi to tylko się. To Stargowicą przypomina, nic więcej. Nie wiem, czy to nie będzie osobiste pytanie. Takie yy, stwierdzenie o tej skłóconej rodzinie to z autopsji? Tak. Tak. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Pomału musimy kończyć i już na pewno szybko musimy kończyć, także jeszcze raz przypomnimy. Pan Dariusz cezary Dracewicz, Nowa Lewica i pan Piotr Cezary-Lisiecki, Konfederacja, byli dziś gośćmi Radia 5, prezentowali swoje poglądy. Dziękuję panowie za rozmowę. Dziękuję. Nawet się nie pokłóciliśmy. Nie pokłóciliśmy. Super. No jeszcze się nie zdarzyło, ale, ale, ale na pewno jeszcze będzie gorąco. Eee, Wojtek Kraszewski. Wojtek Mierzwiński. Dziękuję za uwagę.